Cześć Wam, drodzy mili, zwolennicy moich działań, które przedstawiam na Fundacji Ratuj Ryby. Mam kilka bardzo ważnych spraw, głównie związane ze zbliżającą się gigantyczną akcją sprzątania, nazwę to w skrócie, wód wszelakich w Polsce. Mowa o 10. jubileuszowym sprzątaniu brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce. Mam do Was bardzo, bardzo wielką prośbę. Bardzo, naprawdę wielką prośbę. Ponieważ zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że późno zacząłem organizować tą akcję. Organizować zacząłem troszeczkę wcześniej. Ale już wiem, że na podstawie przesłanych pism do kilku bardzo ważnych instytucji czy samorządów, albo nie dostałem odpowiedzi, albo dostałem negatywne odpowiedzi dotyczące pomocy w organizacji tej gigantycznej akcji, z której to już ponad 500 ton i dokładnej tej cyfry jeszcze nie mam zweryfikowanej, ale na pewno jest to ponad 100 tysięcy niedopałków. Uczestnicy akcji, tych 9 poprzednich akcji, podnieśli już tej i innych rzek zgłoszonych podczas tej akcji. No i jak zwykle jest to akcja, która, jak zwykle wiem, jak zwykle przekazuję, jest to akcja, która mnie, no nie jestem w stanie jej sam sprostać po prostu. Nie mam absolutnie takich możliwości. Jest bardzo dużo osób na profilu, za którym wszystkim bardzo dziękuję. Za lajki, za udostępniania i za to, że jesteście. Witam Was serdecznie. Bardzo dużo osób mnie zna, ale chciałem powiedzieć do tych, które mnie nie znają, że ja to prowadzę sam. Słowo fundacja jest takim owianym, nie wiem, patosem, nie wiem jak to nazwać, że nie wiadomo za jakie środki organizacji międzynarodowe, whatever, za tym stoją. No nie jest tak. Jestem sam i muszę wyszarpać środki oraz sam skierować się do szeregu ludzi, instytucji, miast, gmin, wędkarzy, zwolenników wszelakich ochrony środowiska i działań głównie dla nich, dla tego środowiska, bo to jest najważniejsze. Nie lubię komentować rzeczywistości, którą wszyscy znamy dokładnie jaka jest. Wolę po prostu działać. No ale do rzeczy. Mam kilka spraw związanych z akcją. Jedna bardzo wielka prośba. Słuchajcie, zobaczcie wszystkie informacje, które są zawarte dotyczące tej akcji. Zarówno wydarzenie na stronie Ratuj Ryby na Facebooku. 10. sprzątanie brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce. Zaklikajcie, udostępniajcie. Udostępniajcie też szereg innych apeli, ponieważ ja już wiem, że nie jestem w stanie na przykład nadać 500 czy tam 700 pism, jak to zwykle czyniłem, ponieważ nie mam po prostu na to środków. Jestem ograniczony bardzo w tym roku czasowo, bardzo jestem ograniczony finansowo. Nie spłaciłem jeszcze wszystkich zadłużeń związanych z poprzednimi realizacjami. Ciążą na mnie jeszcze parę takich zobowiązań, a doskonale sobie zdaję sprawę, że same przeprowadzenie akcji w mieście Poznań będzie kosztowało, no jeżeli chodzi o taki sam zakres jak w zeszłym roku, to nie był najdroższy zakres, najwyższy, ale będzie to kwota około 50, być może 80 tysięcy. Być może będziemy musieli sami również utylizować śmieci,
Nie wiem, nie dostałem po prostu jeszcze żadnej informacji z miasta, więc trudno mi to przewidzieć. No i mam dla Was bardzo, bardzo potężną prośbę. Pomóżcie mi w tej akcji. Jeżeli macie jakiś zbiornik koło siebie, jeżeli macie jakieś jezioro, jeżeli, nie wiem, tworzycie jakieś koło wędkarskie, zgłoście tą konkretną wodę do tej akcji. Jak można zgłosić? Wysyłając maila na adres fundacja@ratujryby.pl. Nazwijcie swój sztab jakąś ciekawą nazwą, może to być nazwa własna. Wskażcie, jaka to jest konkretnie lokalizacja. Jeżeli już jesteście w stanie określić ilość osób, to też wskażcie te osoby. Wyślijcie maila, a ja Wam zwrotnie przekażę szereg informacji dotyczących logistyki czy przekazywania informacji, no generalnie o tej akcji. Druga sprawa. Jeżeli chcecie na przykład jakoś wynagrodzić tych uczestników, przekazać im jakiś prezent. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, bo większość tych osób przychodzi nie po to, żeby te prezenty otrzymywać. Są tysiące osób, które uczestniczyły już w tej akcji. Natomiast dla mnie oni są bohaterami, bo po pierwsze, oni nie śmiecą. I nigdy w życiu ktoś taki, który był podczas takiej akcji, nie wyrzuci jakiegokolwiek zanieczyszczenia do środowiska naturalnego. Dzisiaj rozmawiałem przez Facebooka z sympatycznym chłopakiem, który też zwrócił uwagę, że dzieci są wykorzystywane, że to tak słabo, że wstyd dla dorosłych i tak dalej. No pewno, że wstyd. Ale dla samych dzieci to nie jest wstyd, bo one nigdy nie wyrzucą po tej akcji do środowiska żadnego odpadu właśnie. I to jest niesamowita forma edukacji. Tak się mówi, że wykorzystujemy te dzieciaki i tak dalej. Nie, proszę mi wierzyć, to jest niesamowita forma edukacji. Ja potem chcę trafić do tych szkół na przykład, które zorganizowały tą akcję wspólnie z jakąś placówką, czyli nauczyciele, kadra nauczycielska, i przekazać dalsze informacje w formie właśnie edukacji szkolnej. No i tutaj pojawia się druga prośba. Właśnie, czyli reasumując, jeżeli ktoś chce przekazać jakiś, nie wiem, wycieczkę, przedmiot, cokolwiek, a może nawet środki. Było dużo takich sytuacji w poprzednich latach, że po prostu była określona kwota. Ja nie chciałem na siłę kogoś uraczać, ale jeżeli ktoś miał jakieś potrzeby, jakaś organizacja, to po prostu mówiła, że oni w tej chwili potrzebują to, chętnie się udzielili w akcji i tak dalej. Ale na przykład ich główna taka potrzeba, no to jakiś sprzęt albo no wymieniać, bo naprawdę tego jest mnóstwo, mnóstwo potrzeb. Zwłaszcza, że bardzo dużo organizacji samorządowych również, pozarządowych, brał udział w tej akcji, więc jeżeli ktoś chce przekazać tym ludziom cokolwiek, też napiszcie, zgłoście się, to jest miłe. Czyli ktoś chce zgłosić akcję, nazywa swój sztab, przekazuje informację mailem, dostanie informację zwrotnie. Jak macie swój logotyp, to od razu chętnie w krzywych go wysyłajcie, bo ja go umieszczam wtedy na plakacie albo na stronach internetowych. Jeżeli nie będzie w krzywych, no niestety nie jestem w stanie umieścić na dużych billboardach czy plakatach czy banerach tego logotypu, bo będzie pikseloza i to się po prostu nie uda, więc od razu zaznaczam, ponieważ wiem, co mnie będzie czekało. To jest tysiące operacji, tysiące maili, tysiące rozmów, więc już dziś chciałbym po prostu te informacje Wam przekazać. B. Nagroda dla uczestników, dla organizacji, która na pewno ich ucieszy. Ja chcę, żeby to było w takiej formie zabawy, w takiej formie edukacji oraz takich, nazwijmy to, upominków, które no, będą wdzięczną pamiątką, po pierwsze, a jeżeli nie pamiątką, to taka dana organizacja chętnie wykorzysta te środki po to, żeby no właśnie zakupić jakiś sprzęt specjalistyczny albo no whatever. Bardzo Was proszę, słuchajcie, o udostępnianie, bo wiem, że jestem bardzo do tyłu,
Wiem, że nie mam pieniędzy na to, żeby wysłać, tak jak to czyniłem w poprzednich latach, kilkaset kopert i znaczków. To się tak mówi, ale ja na te tysiące wydawałem i nie ma po prostu tych środków, więc cała siła w Facebooku i cała siła w Was, żeby dotrzeć z informacją do szeregu osób, którym, jak ja to zwykle mówię, serducho zielone bije do tego, co nas otacza, z tego, co, z czego czerpiemy, z czego jesteśmy zdrowi i tak dalej. Akcja odbędzie się 20 kwietnia. Jest utworzone wydarzenie, tak jak wcześniej mówiłem, na Facebooku. Można obserwować na kanale YouTube Ratuj Ryby, jak przebiegały poprzednie akcje. Jeżeli będziecie już podczas akcji, to może powiem od razu, zróbcie zdjęcie zbiorowe, spiszcie ilość osób, mi wystarczy cyfra, nie chcę nazwisk i tak dalej, bo tam RODO wiadomo, ale ilość osób jest ważna i ilość zebranych worków ze śmieciami. Jeżeli ktoś zna wagę, to waga tych śmieci. Zdjęcie zbiorowe i ilość niedopałków, jeżeli jesteście w stanie, tak jak inni, również je zbierać. Zbieramy je do butelek litrowych. Przekazujecie mi informację, ile litrowych butelek takich z niedopałkami zostało zebranych. Jest taki kalkulator międzynarodowy, który przelicza ilość tych papierosów w danym litrze i na tej podstawie udzielam informacji, jaką dużą, niestety, ilość śmieci uczestnicy zebrali podczas akcji. Przeważnie jest to około 100 ton, bywało 120 ton. W jednym dniu z samej rzeki Warty było zbieranych śmieci. Jeżeli ktoś jest pracownikiem jakiejś firmy, chciałby zgłosić wolontariat, bardzo naprawdę zapraszam. Jeżeli ktoś by chciał pokryć część wydatków, które z pocztą, podejrzewam, że na mojej głowie, tak jak od 10 lat, dotyczące akcji Poznania, naprawdę to są dziesiątki tysięcy, to nie są żarty. Ktoś powie, jak to jest możliwe. Omawiałem to już z stałymi obserwatorami Ratuj Ryby. Słuchajcie, w Poznaniu średnio się zgłasza około 300, czasami 400 osób. To jest 1000 porcji jedzenia, to jest 600 litrów paliwa do motorówek, które transportują te osoby od granic do granic Poznania. To jest organizacja też spływu kajakowego z całym transportem tych kajaków, zwrotem, przechowaniem itd., itd. To jest nierzadko wypożyczenie również motorówek, bo czy sterników, bo nie wszyscy mają środki na to, żeby uczestniczyć za darmo w takich akcjach. To jest też kosztowne, olej itd. To jest około 500 kamizelek, żeby weryfikować te osoby. Jest naprawdę szereg, mnóstwo kosztów. To jest taki pakiet startowy, czyli plecak z jakąś wodą, z rękawicami, z workami, żeby ci ludzie nie wracali się non-stop po kolejne jakby potrzebne rzeczy, tylko mieli tą wodę i wszystko ze sobą. Naprawdę to jest ogrom kosztów, który... Ja się cieszę, że ta akcja się rozwinęła, naprawdę. Ale martwię się, nie stać mnie na to, żeby w takim wymiarze, w jakim ona jest w tej chwili realizowana od lat, jako pojedyncza osoba mogła sprostać takiemu wyzwaniu. Zapraszam wszystkich do akcji, zapraszam na grupę. To jest grupa Sprzątanie Brzegów Warty i tak dalej. Zapraszam na wydarzenie, zapraszam do udostępniania. Zapraszam na kanał YouTube czy Ratuj Ryby, żebyście mogli, jeżeli ktoś nie zna tych działań, które udało mi się dzięki pomocy ludziom zorganizować, to bardzo zapraszam. Zobaczycie, to jest 800 działań. W tym roku będziemy świętować dziesięciolecie Fundacji Ratuj Ryby. Zaczniemy świętować na Rybomanii, na której jestem od samego początku istnienia Fundacji Ratuj Ryby właśnie. Więc niezwykle mi będzie miło Was tam przywitać i przybić w tą przysłowiową płetwę.
Jeżeli ktoś chce wesprzeć na Patronajcie, zobaczcie na Patronajcie, ile też. Tam nie ma oczywiście wszystkich działań, ale jest na tyle, żeby się zainteresować. I na koniec wam powiem wszystkim, zwłaszcza wędkarzom, że to od nas zależy, jak to będzie wszystko wyglądało, a nie od tego, że tam będziemy wskazywali jedną czy drugą instytucję, że to ona jest odpowiedzialna za to wszystko, co się dzieje w Polsce. Ja, ty, my. No tak. A nie pan urzędnik, czy tam pan dyrektor PZW. Już nie wspomnę o Wodach Polskich, które no widzimy jak i co robią, więc no albo my to będziemy czynić, albo będziemy patrzeć na innych. Serdecznie wam dziękuję za jakąkolwiek pomoc. Serdecznie wam dziękuję za udostępnianie. No i jeszcze raz was bardzo serdecznie proszę. Zobaczcie na te wszystkie posty. Zobaczcie, co można udostępnić komu. Zobaczcie, gdzie się można zgłosić do jakiejś firmy, czy polecić to konkretne działanie jakiejś organizacji, która czuje, że może pomóc i chce. Warto. Serdecznie, serdecznie wam za wszystko dziękuję i pozdrawiam.